Wojna USA z ISIS w Syrii i Afganistanie, NIT, pisze o tysiącach ofiar cywilnych. New York Times, krytycznie o wojnie USA przy użyciu dronów i precyzyjnych bomb. New York Times podał w sobotę, w oparciu o dane sił zbrojnych USA, że w atakach m.in. dronów i precyzyjnych bomb na państwo islamskie IS w Iraku, Syrii i Afganistanie zginęło co najmniej 1605 cywilów. Dziennik stwierdził, że setek więcej nie uwzględniono. Gazeta podważa regularnie prezentowany obraz czystej wojny toczonej z precyzyjnymi uderzeniami. Twierdzi, że obietnica przejrzystości podczas kadencji Baracka Obamy, który był pierwszym prezydentem USA sprzyjającym atakom dronów w celu ratowania życia amerykańskich żołnierzy, została zastąpiona przez nieprzejrzystość i bezkarność. Obiecano wojnę prowadzoną przez wszechwidzące drony i precyzyjne bomby. Dokumenty wskazują na błędne dane wywiadowcze, błędne celowanie, ginących cywilów i niewielką odpowiedzialność, pisze NIT, zarzucając, że ani jeden raport nie wskazuje na uchybienia lub działania dyscyplinarne. Jak przyznaje NIT, niekiedy błędy wynikały z szybkiego rozpoznania bliskiego zagrożenia, ale często zdarzały się w atakach zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem. Jako przykład przytacza atak na kwaterę główną zagranicznych bojowników IS we wschodnim Mosulu w 2017 roku. Zginęło wówczas 16 osób w trzech domach, w których mieszkali cywile. Trzy budynki IS pozostały nietknięte. NIT opisuje też m.in. uderzenie sił specjalnych na trzy placówki IS na obrzeżach Tokhar w Syrii w 2016 roku. Informowano wówczas o 85 zabitych bojownikach. W rzeczywistości uderzyli w domy daleko od linii frontu, gdzie rolnicy, ich rodziny i inni lokalni mieszkańcy szukali nocą schronienia przed bombardowaniami i ostrzałem. Ponad 120 mieszkańców wsi zostało zabitych, twierdzą NIT. Według wyliczeń wojska 1417 cywilów zginęło w atakach lotniczych w kampanii i przeciwko IS w Iraku i Syrii. Od 2018 roku w Afganistanie w operacjach lotniczych USA śmierć poniosło co najmniej 188 cywilów, podała gazeta, dodając, że w tych szacunkach nie zostało uwzględnionych setki innych ofiar. Gazeta przytacza rzecznika Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych CENTCOM kapitan Billa Urbana, mówiącego, że z powodu dezinformacji lub błędnej interpretacji informacji, nawet przy najlepszej technologii na świecie zdarzają się błędy.